Witam na kanale Strach się nie bać. Na wstępie pragnę przywitać nowych subskrybentów kanału. Mam ogromną nadzieję, że Was nie zawiodę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem zwierząt, które mają posiadać zdolność zwiastowania czyjejś śmierci. Głośne wycie psa do dziś napawa nas wprost podskórnym lękiem. Podobnie jak tajemnicze pohukiwanie sowy dochodzące z pobliskiego lasu. Wiele osób przekonanych jest, że zwierzęta te zwiastują śmierć osoby w najbliższym sąsiedztwie. Dawniej panowało ciekawe przekonanie głoszące, że śmierć nigdy nie przychodzi bez zapowiedzi i że zawsze poprzedza ją jakiś dany znak. Podczas przeprowadzanej niegdyś ankiety, polscy ankietowani wymienili aż ponad 90 znaków, które mogłyby być właśnie zapowiedzią zbliżającej się do nas kostuchy. Dla porównania Serbowie wytypowali ich ponad 200. Bardzo często śmierć zapowiadały zwierzęta z jednej strony te najbliższe naszemu gatunkowi, ponieważ z racji tego, że bardzo dobrze je znaliśmy, byliśmy w stanie dostrzec wszelkie zmiany w ich zachowaniu. Z drugiej zaś strony zwierzęta owiane tajemnicą, kojarzone z nocą. Szczególny lęk wzbudzały te zbierające się w stada. Stąd Słowianie wierzyli, że jeżeli ktoś za długo zatrzyma swój wzrok na lecącym kluczu ptaków, jego dusza uleci wraz z nimi. Kolejną grupą zwierząt, które miały według nas zwiastować śmierć, były chociażby albinosy lub zwierzęta, które zachowywały się w sposób nietypowy, na przykład kogut piejący o północy lub kury dumnie gdaczące jeszcze przed wschodem słońca. Popularnym zwierzęciem zwiastującym śmierć miała być podopieczna sowa samego Juliusza Cezara. Może niektórzy z Was znają staropolskie przysłowie głoszące, że gdy sowa na domu kwili, umrzeć ktoś musi po chwili. Jej ponure pohukiwanie utożsamiane było ze złymi mocami. Ciekawostką jest, że to właśnie sowie zawdzięczają swój wizerunek strzygi, przedstawiane jako upiorne kobiety, posiadające długie, ostre szpony oraz skrzydła. Wracając do tematu, sowa miała być zwiastunem śmierci samego Cezara. Jak myślicie, jakie zwierzę kojarzy się ze światem podziemnym bardziej niż kret? Żadne. Kopczyki, które pojawiały się w okolicach domostwa, traktowane były jako zwiastun nadchodzącej śmierci. Uważano, że kret dosłownie kopie komuś grób. Nagła inwazja kretów miała oznaczać nadchodzącą wojnę lub zarazę. Równie złą opinią mógł pochwalić się zając. Słodki, długouchy skoczek był zapowiedzią nieszczęścia, wówczas gdy w nocy niszczył ogródek. Znane są również kultury, w których nawet śnienie o nim jest bardzo złą wróżbą. Konie towarzyszą człowiekowi od dawna. Odważnie pomagały nam podczas wojen, na przykład ciągnąc za sobą wozy z trumnami poległych. Jednym słowem, wykonywały prace mocno związane ze śmiercią. Właśnie ze względu na to te przyjazne stworzenia były bacznie obserwowane przez ludzi, uważających, że z ich zachowania można wyczytać swoją przyszłość. Bardzo przesadni wieśniacy, na przykład na Warmii i Mazurach, zwracali uwagę na to, czy wiozący trumnę koń nie zrobi sobie krótkiego postoju w drodze do kościoła lub na cmentarz, ponieważ zapowiadało to śmierć w domostwie, przy którym stanął. Jeszcze gorzej, gdy koń jadąc nagle odwracał swoją głowę w kierunku jakiegoś gospodarstwa i zaczynał się w nie wpatrywać. W tym momencie dla wszystkich ludzi było już jasne, że ujrzał on stojącą u progu kostuchę. Bardzo zwracano również uwagę na to, jak zachowują się konie wiozące księdza z posługą do chorego. Jeśli były niespokojne, oznaczało to, że biedakowi nic już nie pomoże. Przypisywanie zwierzętom roli zwiastunów śmierci, mimo wszystko, czasem może mieć swoje racjonalne wytłumaczenie.
Przykładem są psy i koty, które są w stanie wyczuć, gdy coś złego dzieje się w organizmie ich opiekuna lub osoby, z którą mają częsty kontakt, bowiem potrafią wyczuwać zmiany biochemiczne zachodzące w ich ciałach, niekiedy także te zwiastujące rychłą śmierć. A czy wy spotkaliście się z czymś podobnym? Co sądzicie na temat wymienionych teorii? Może znacie inny przykład zwierzęcia mającego zwiastować tragedię? Z niecierpliwością czekam na wasze komentarze. Dziękuję za poświęcony czas. Strach się nie bać.